Najważniejszy jest końcowy wynik i wygrana. Pierwsza połowa świetna, druga troszeczkę słabsza, bo pozwoliliście Astorii dojść na 12 punktów i chyba poczuć jeszcze, że mogą powalczyć. Nie wiem, wydaje mi się, że wynik nie był zagrożony i żeśmy mocno grali cały mecz. Wiadomo, weszliśmy dobrze w zawody i zrobiliśmy dużą przewagę. Cieszy to, że przez całe zawody nie złapali kontaktu z nami i mogliśmy łatwo wygrać. No, trzeba dobrze dozować czas zawodnikom w grze, bo jutro gramy kolejny mecz, więc można było przydusić od razu bardzo mocno, ale mogło być to okupione zdrowiem na jutro. Dlatego też Łukasz Widrzek w końcówce odpoczywał i Andrzej Paszkiewicz zmienił go i dał mu tam troszeczkę odpoczynku właśnie, tam dobrych kilka minut. No zdecydowanie tak. Przecież Andrzej może grać również na jedynce, to też jest dla niego szkoleniowa sprawa, żeby mógł się poczuć lepiej na tej pozycji. Mam nadzieję, że będzie wychodziło mu to coraz lepiej. Łukasz zrobił swoje na boisku, mógł usiąść i grali inni. Powrót Czarka Trybańskiego do gry i zresztą pozostałych też, którzy byli chorzy w Siedlcach, sprawiło, że rotacja wróciła do takiej, jaka była na początku, znaczy jaka była wcześniej. No, gra się dużo łatwiej, gdy ma się zawodników na ławce, którzy są gotowi do wejścia. Mam nadzieję, że będą grali coraz lepiej, bo tak naprawdę mieli tydzień treningu i to też nie można było mocno poćwiczyć, ponieważ po chorobie, po gorączkach, antybiotykach i tym podobnych rzeczach nie bardzo można mocno ćwiczyć, więc cieszę się, że tak to się skończyło. Maleszczak będzie gotowy na jutro, raczej rozumiem, że nie, ale za tydzień przynajmniej na te trzecie mecze? Nie mam pojęcia. Jeżeli zejdzie mu ten ogromny krwiak z kolana i z uda, to na pewno będzie grał. Astoria czymś zaskoczyła i jak może wyglądać jutrzejsze spotkanie? Bo tak naprawdę zacznie się zupełnie od zera. Zależy to pewnie, jak się zregeneruje po tym dzisiejszym meczu. Oczywiście, że tak. No, ten mecz już jest historią. Czekamy na jutrzejsze zawody. Astoria nas nie zaskoczyła niczym. Jest to solidny ligowy zespół, który ma dobrych graczy i pomysł na swoją grę. I dobrze, że wykonaliśmy swoje zadanie od razu i zatrzymaliśmy ten zespół. Dzisiaj wygrywali gospodarze w playoffach. Tak, jak trener sądzi, czy tutaj się skończy właśnie po 3-0 w każdej parze? No, koszykówka jest tak nieprzewidywalną grą, że nie jesteś w stanie nic na pewno powiedzieć, więc ja się też nie odważę. Natomiast no, bardzo bym chciał, żeby ten nasza konfrontacja z Astorią zakończyła się po trzech meczach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.